Nie liczymy kalorii, jemy, 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 czyli niech żyją pączki. Pod kreską, ale z optymizmem, czyli wyzwanie dla nowego dyrektora szpitala. Tyle fakty w tłusty czwartek. Karolina Kamińska, witam i zapraszam. Szpital przyjmuje w sytuacji bardzo, bardzo trudnej ekonomicznie. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy, że takie niewinne żarty mogą również skończyć się na sali sądowej i ku przestrodze, ku informacji, ku świadomości. Tłusty czwartek, dzień, w którym niemal każdy ulega pokusie i zjada minimum jednego pączka. Statystycznie przeciętny Polak zjada 2,5 pączka, a rekordziści jedzą ich nawet kilkanaście. Jednak pączek to prawdziwa bomba kaloryczna i żeby go zgubić, trzeba się sporo napracować. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Według przesądów, kto tego dnia nie zje ani jednego pączka, temu w dalszej części roku nie będzie się wiodło. Dlatego w tłusty czwartek niemal każdy pozwala sobie na małe obżarstwo. Jemy nie tylko pączki, ale także równie popularne faworki, regionalnie zwane chrustem i chruścikami. Szacuje się, że tego dnia Polacy zjadają około 100 milionów pączków. Tłusty czwartek to bowiem ostatnia okazja do słodkiego obżarstwa przed 40-dniowym Wielkim Postem. Pączki jedzono od dawna tyle, że najpierw nadziewano je boczkiem, słoniną lub mięsem. Teraz przyrządzamy je na słodko. Pączki z dżemem, nadzieniem różanym, budyniem, bitą śmietaną czy adwokatem. Posypane cukrem pudrem bądź polane lukrem. Wybór jest ogromny. A warto wiedzieć, że jeden tłusty pączek to nawet 400 kalorii. Aby je zgubić, musimy przez 15 minut wchodzić po schodach. Przez 3 godziny zamiatać podłogę bądź przez godzinę ją myć. Przez 75 minut myć okna, a z bardziej przyjemnych i mniej męczących czynności 50 minut robić zakupy bądź leżeć. Tyle, że przez 6 godzin. Szpital powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim ma poważne problemy. Lecznica boryka się z długami. Problem w tym, że jeżeli szybko nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, sytuacja może się pogorszyć. Nad przyszłością lecznicy pracować ma nowy dyrektor Jarosław Seweryński. Pełniący obowiązki dyrektora szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Jarosław Seweryński zapoznaje się z podległą mu placówką. Sytuacja lecznicy, jak przekonuje, nie jest najlepsza. Szpital ma poważne problemy finansowe. Jeśli chodzi o zobowiązania ogółem szpitala, to one są na poziomie roku 2011, w którym to na przestrzeni lat 2006-2014 były największe. To było ponad 21,5 miliona. W roku 2014 one również są na tym poziomie, najwyższym w historii. Poważne obawy budzi wysokość zadłużenia wymagalnego. Może mieć ono wpływ na funkcjonowanie szpitala. Obecnie wynosi niemal 9 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne po pierwsze generują koszty finansowe w postaci odsetek, a ponadto, co groźniejsze, burzą płynność finansową szpitala, grożą zajęciami komorniczymi, grożą blokadami kont. Jest to żonglerka ekonomiczna. To nie najlepsza perspektywa na przyszłość. Jarosław Seweryński ma przed sobą poważne zadanie. W 50. rocznicę działalności szpitala powiatowego wymaga on natychmiastowej pomocy. Jego stan można ocenić jako zły. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że wynik finansowy szpitala za rok 2014 będzie ujemny. Będzie on na poziomie około 2,5 miliona złotych. I znów odwołam się tutaj do statystyki. W latach 2006-2014 wyższy ujemny wynik finansowy był jedynie w latach 2010-2011. Wokół szpitala nawarstwiają się problemy. Wiele niewiadomych budzi współpraca lecznicy z Centrum Kardiologii Inwazyjnej. Trwają negocjacje nad przyszłością tej współpracy. Będzie w terminie
zamontowany, zainstalowany rezonans i będzie on działał. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że zmuszony byłem unieważnić pierwszy przetarg na przystosowanie pomieszczeń, ponieważ najniższa oferta zaproponowana przez wykonawców była o ponad 100 tysięcy wyższa niż szpital mógł przeznaczyć na to zadanie. Szpital stoi przed niepowtarzalną szansą uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego. Problem w tym, że czas na jej ukończenie upływa z końcem czerwca, a nadal nie został wyłoniony wykonawca do zrealizowania tego trudnego zadania. W tej chwili przeprowadzamy stosowne obliczenia, symulacje, tak aby współpraca z Carintem funkcjonowała na zdrowych zasadach przede wszystkim dla szpitala powiatowego i dla mieszkańców, jak również dla Carintu. Potrzeby szpitala są ogromne, podobnie jak jego zadłużenie. Dziś warto zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądać jego przyszłość. A teraz powracamy na wtorkową sesję Rady Powiatu. Tym razem skupimy się na obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, a dokładniej na jej finansowaniu. Sesja Rady Powiatu 10 lutego, a na niej. Poddajemy pod głosowanie projekt uchwały, w której rezygnujemy z udziału własnego w realizowaniu wyżej wymienionej inwestycji. A inwestycja dotyczy budowy drogi łączącej węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9 w miejscowości Jędrzejów. To, że powiat nie przekaże środków własnych na ten odcinek drogi, nie oznacza jednak, że droga nie powstanie. Dzięki naszym staraniom ten projekt, właściwie następny etap budowy obwodnicy, został zatwierdzony przez Zarząd Województwa i umieszczony w kontrakcie terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego, gdzie nosi nazwę obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego. Chodzi o to, że po prostu znaleźliśmy sposób, żeby wykonać tą obwodnicę, a nie musimy my finansować tego wykonania. Inwestorem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a finansować je będzie ze środków własnych oraz Unii Europejskiej, tym samym całkowicie zdejmując finansowanie z samorządu. Obwodnica Ostrowca zapisana jest w programie budowy dróg krajowych. Jest on realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i nasza obwodnica znalazła się na liście podstawowej na miejscu 29, czyli bardzo wysokim miejscu. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego jest zatem jednym z priorytetów w ramach budowy dróg krajowych. To dobra informacja dla powiatu ostrowieckiego. Ważne jest także to, że powiat zaoszczędzi znaczną kwotę. Samorząd nie będzie wydawał pieniędzy, które były zabezpieczone na tą inwestycję, a mówimy o 200 tysiącach w tym roku, a 2 300 tysiącach w roku przyszłym. Plany, na co zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone, już są. Chcemy te środki przeznaczyć na przebudowę ulicy Chrzanowskiego, gdyż to też jest sprawa, na którą mieszkańcy, sprawa tej drogi to jest ważna, jest to sprawa, na którą mieszkańcy też czekają długo. Ponadto podczas obrad radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok, a także podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrowieckiego na bieżący rok oraz w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrowieckiego na lata 2015-2022. Uświadomić młodzieży, czym jest cyberprzemoc i jakie zagrożenia czyhają na nich w internecie. Taki cel przyświeca Stowarzyszeniu Bez Dna, które zorganizowało dla szkół cykl spotkań profilaktycznych. Na inauguracyjnym wykładzie z sędzią Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim młodzież mogła poznać prawne zagadnienia związane z przemocą.
Postęp technologiczny to znak czasów. Niestety za takim rozwojem idzie także wzrost agresji, zwłaszcza wśród młodzieży. Kiedyś dominowała przemoc fizyczna, dzisiaj przemoc fizyczna, która w bardzo dużym stopniu ciągle istnieje, ale jest wypierana przez przemoc trudną, taką do uchwycenia, przez przemoc psychiczną. Aby młodzież uświadomić, jakie zagrożenia czyhają na nią podczas korzystania z internetu i uchronić przed cyberprzemocą, Stowarzyszenie Bez Dna zorganizowało dla nich spotkanie pod hasłem Świadomość to ochrona i odpowiedzialność. Cały cykl spotkań będzie obejmował różnego rodzaju informacje dotyczące przemocy. Aby młodzież, nie tylko zresztą młodzież, bo mam nadzieję, że swoimi działaniami zakres rozszerzymy i na większą ilość społeczeństwa, aby uświadomić, że każdy z nas ma wybór, że sprawca przemocy, do niego należy decyzja, czy będzie dokonywał zachowań przemocowych, czy jednak nauczy się innych nawyków służących ku temu, żeby powstrzymać tą przemoc. Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie ostrowieckie szkoły ponadgimnazjalne, w tym także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Tematyka spotkania była na czasie, bo niestety kontakt z przemocą młodzież ma na co dzień, nie tylko w sieci, choć nie zawsze jest tego świadoma. Ja pracuję z młodzieżą na co dzień i czasami oni to, co już jest przemocą, odbierają jako żarty. Tylko proszę sobie uświadomić, że te żarty kończą się czasami samobójstwem ofiary. O przemocy próbują rozmawiać z młodzieżą także szkolni pedagodzy. U nas w naszej szkole realizujemy programy profilaktyczne i pogadanki na temat przemocy z młodzieżą w ramach lekcji wychowawczych. W zeszłym roku w maju przeprowadziliśmy pogadanki we wszystkich klasach. Zaprosiliśmy również policję. Przeprowadziły zajęcia z klasami pierwszymi, z drugimi. Spotkanie tym razem nie z policją, a z sędzią Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Dariuszem Barczakiem miało młodym ludziom przybliżyć przemoc z punktu widzenia karnisty i uświadomić, które działania już są, a które jeszcze nie są przestępstwem. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy, że takie niewinne żarty mogą również skończyć się na sali sądowej i ku przestrodze, ku informacji, ku świadomości. I cieszy tutaj takie spotkanie, które właśnie tej młodzieży uświadamia, jakie są relacje między właśnie sprawcą przemocy a ofiarą tej przemocy. Dzisiejsza ta cyberprzemoc jest wszechobecna i praktycznie można powiedzieć, że każdy z nas w jakiś sposób dotyka tej cyberprzemocy. Spotkanie było pierwszym z serii spotkań uświadamiania młodzieży. Podczas kolejnych zorganizowany zostanie konkurs wiedzy psychologiczno-prawnej. Cykl zakończy spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Dziękuję za uwagę. W Telefaktach to już wszystko. Do zobaczenia jutro o 17:30.